Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Jeszcze niedawno tak się cieszyliśmy, że dostaliśmy się do finału akcji Chcę to przeżyć. A dzisiaj realizujemy nasze finałowe zadanie. I zrobiłem symulator skoku. Jak ci poszło? No tak, zobacz. Otwórz padochron! Bo będziemy skakać, tak oto wyskakiwać z samolotu już za chwileczkę. Przyjechaliśmy właśnie do aeroklubu. Ja się nigdzie nie ruszam, ja się wszystkiego to trzymam. I czekamy, aż ktoś nas siłą wyciągnie z samochodu. Do tej pory bardzo wspieraliśmy się w realizacji wszystkich planów szalonych wyznaczonych przez katalog marzeń, ale dzisiaj jesteśmy swoją konkurencją, bo miejsce dla laureata Nagrody Głównej jest tylko jedno, więc każdy z nas walczy o to, żeby zrobić najfajniejszą relację. Podepnę ci linki ze spadochronu. To ja będę miała ciekawszą relację wtedy. O mnie będzie głośniej. No to ciekawe, jak sobie wykorzystasz potem. A nie, tak się nie wspierajmy. Włączyła się rywalizacja. Ja nie wiem, czy skoki spadochronowe to są sporty rywalizacyjne. Nie wiem. To zależy, czy masz spadochron, czy nie. Nie wiem, czy bardzo lubisz wroga swojego, czy nie lubisz. Jesteśmy przerażeni, totalnie. O Boże. Ale trzeba iść. Tak? No to jak tak mówisz, to tak mówisz. I słuchajcie, prawda też jest taka, że ja kiedyś byłem Supermanem. Co prawda, teraz jestem na emeryturze, ale swój kombinezon Supermana jeszcze mam ze sobą. Nie wiem, czy się w niego zmieszczę, no bo jak widać, trochę się opuściłem, zarosła mi broda, włosy trochę urosły, ale może się jeszcze wcisnę tu w to wdzianko i mam nadzieję, dawno nie latałem, więc się trochę stresuję, ale mam nadzieję, że jednak wzniosę się w powietrze. Nie zabieram ze sobą żadnego talizmanu, na szczęście będę walczyć z mitem o piątku 13 i będę dzisiaj czarnym kotem, jak mi się uda, to jeszcze przebiegnę przed naszym samolotem. Żadnych koniczyn czterolistych nie będę szukać, tylko dzisiaj. Ja chcę zobaczyć twoje lądowanie, bo podobno koty na cztery łapy lądują. Słuchaj, nie ma co się martwić. Michał, mi kiedyś mądry kuzyn powiedział, że nie każdy może tak umrzeć w taki sposób, to jest wyjątkowe. Także a co z naszym planem, że się razem zestarzejemy? No, cię starzejemy się, jestem dobrej myśli. W sumie, to ja już osiwiałam. Ja trochę też. Słuchajcie, to chyba tu, a tam za tymi parasolami stoją nasze bestie latające, z których nas będą wyrzucali. Także hardkorowo trochę. Jest stresik, ale może być fajnie. Przebraliśmy się i jak już mówiłam, że dzisiaj jesteśmy konkurencją, to chyba pierwszy raz tak na coś... O kurde, czy mi się uda? Próbuję zdjąć pierścionek zaręczynowy. O kurczaki. Bo się boję, że tam będzie, wiecie, mega jakoś zimniej. Palec mi się skurczy, będę machać ręką. A później nie mamy tyle czasu, żeby go szukać tu na polu. Jezu, ale dziwnie. Boże, ja tu mam opalone i odciśnięte. To co na chwileczkę. Teraz do niego wracam. Gotowy kot do skoku z dachu. Lądujemy z prawym zakrętem dzisiaj. Jim, punkt lądowania. Dla bardziej doświadczonych skoczków, to jest tutaj. Słuchajcie, tam już rusza poprzednia ekipa. My jesteśmy w następnym locie. Zaraz będę miał uprząż, a Deusz jest zaprzężona. Kota no uprzęży, ja nie wiem. Z puszorku. Podniebną podróż. Trochę stresik jest, ale chyba damy radę. Ja polecę. Spadanie na 4 łapy. Hardkorowe uczucia, w ogóle jakieś takie kosmiczne, jakby się oglądał jakiś film kosmiczny. Co to było? Normalnie cię wyrzuca gościu tak siup z samolotu. I to jest takie uczucie niesamowite. Powietrze wieje, wszystko. Jeszcze, tak? Bo ja pierwsza wypada, nawet nie powiem, wyskoczyłam.
Widziałeś mnie? Nie wiem, ja byłem w szoku. Widziałem cię, ale jakbym oglądała film, ja później widziałam Rafała, jak leciał, ale już na spadochronie. Jeszcze takie uczucie, ja w samolocie, jak byliśmy na 3000 metrów i lecieliśmy na 4, to już tak powiedziałem do tego gościa, wiesz co, ja tu się będę chyba trzymał tej barierki, bo się tak trochę cykam. I on mówi, no w sumie to jest naturalne, że się boisz, jakbyś się nie bał, to ja bym się bał z tobą skakać. Ja on, chociaż jesteś Supermanem i on co chwilę mi mówił, dobra, wiesz to jak jesteś Supermanem, to w takim razie, ja, bo ty masz ten pakiet premium lot, także ja cię wyrzucam i łapię w powietrzu, nie, bo przecież umiesz latać. Nie umiesz, to jednak cię podpiąć, nie? I co chwilę mnie podjudza. Ale nie, instruktorzy są upor, taka 3 kilometry nad ziemią, a gościu mnie podpuszcza, czy bez spadochronów to sobie skoczyć. A ten samolot się tak trzęsie, nie? Tak. Masakra, jakiś kosmos. Ale dyplomiki mamy, ja jeszcze, jesteśmy dumni. Jeszcze nie jestem w stanie tego podsumować. A potem, jak już spadaliśmy na spadochronie, to tak jakbyś obraz oglądał na VR-ze jakiś. Ja mam wrażenie, jakbym film obejrzała. Ale ten lot ponad 200 na godzinę to kosmos, naprawdę kosmos. Tylko ten kamerzysta motywował mnie do tego, żeby coś robić, bo inaczej to bym tak po prostu pikował. Ja tak się śmiałam, piszczałam, krzyczałam, że na początku miałam tutaj tak wysuszone. Ten spadek na główkę z samolotu w ziemię, to po prostu ja nie wiem, samobójstwo. Tak, tak, tak. I lepiej się czułam, jak później mieliśmy nogi już w dole, niż jak znowu musiałam się tak obrócić. Chociaż szarpnięcie spadochronem też było mega takie mocne. Ja myślę, że wszystko, co mówimy, jest teraz dosyć mocno chaotyczne, ale jak dostaniemy nagrania... Ale mamy dyplom, jak u dentysty, czyli zaliczyliśmy. I w piątek 13 mamy napisane. Bardziej ej, 13.08, to jest piątek 13, przecież mamy to napisane, że... Czarny kocie, skoczyłaś w piątek 13. I przeżyliśmy. I nie przeniosłaś pecha. Kocham cię. No, fajne miałeś te urodzinki ostatnio. Kłady to. No. Boże, jeszcze nawet następny dożyje. Oj Boże. Zależy, co znowu wymyślimy. Fajnie było. Teraz to mogę powiedzieć, bo już to nie muszę skakać z samolotu trzęsącego się na 4 kilometrach. Które rzeczy trzeba zrobić, ale... i mamy już to zaliczone. W ogóle to tak jakbyś lecieli sobie lotem pasażerskim, jak macie wyobrażenie w sumie jak lecieliście kiedyś i nagle by ktoś powiedział, nie, sorry, skaczesz na główkę stary, bo nie ma opcji. Tak, ja tak się czułam do końca, a no i w sumie nawet instruktor ja tak mówił, że mózg jakby nie przyjmuje tego jako zagrożenia takiego bezpośredniego. Nie, na początku mi przyjął. Się trochę w sensie mi ten wyskok taki wyskok, był, najstraszniejszy, z samolotu najstraszniejszy wyskok. Tak, później jak już leciałam, to już tak nie ogarniałam nogi, i to, my w ogóle gdzieś tu. Ale ta szybkość była fajna, taka ogromna prędkość, strasznie. Nie no, kosmos, fajne. Bo ja mam kosmos. W sumie trochę jakbym jechał na motorze bez motoru, tylko w powietrzu. I w dół. I w dół głową, sam. Ej, bez motoru. Przyznam, jest mi niedobrze teraz. No trochę, o, ja muszę jeszcze, opłonąć. Jak już lecieliśmy na spadochronie, to pan stwierdził, Rafał, weź sobie te cążki i robimy sobie bączki, nie? Ja sobie ściskałem teraz na prawo, teraz sobie na lewo i on mówi, mocniej, mocniej. Ja ściągnąłem tak, i zrobiłem taki obrót tym i poczułem tego burgera, co jedliśmy i stwierdziłem, dobra, coś tam, Piotrek, stop. Ja też już powiedziałam, że niektóre momenty były trochę wredne. Piotrek, stop, już nie chcę. Ale to były bączków. Takie dodatkowe wrażenia. No niesamowite to było. Wiesz co, ja nie wiem, jak to w ogóle, do czego to porównać, co mówić. Ja też nie. Po tym spadku z samolotu na główkę, to już te bączki, to już mogłem je dobić dzisiaj. Próbuję to jakoś sensownie podsumować, ale we mnie jest tyle emocji teraz, że nie umiem w ogóle zebrać myśli, co się wydarzyło właśnie. Ale było to przeżycie obłędne, niesamowite i nie, po prostu jakoś mózg totalnie tu byłaś, nie ogarnia tu. Tego, co gdzieś się dzieje. Nawet jak już spadałam, patrzyłam w dół, to jakby po prostu coś mi się wyświetlało. Ja tak szczególnie, że na tym spadochronie, to po prostu jak w jakimś symulatorze się czułam. Nie docierało do mnie, że ja spadam naprawdę cały czas. Ale skok ze samolotu na główkę hardcore. Najgorzej, najstraszniejszy. Wyskoczyć. Po prostu wypadłam, bo nic ode mnie nie zależało tak naprawdę i nic nie musiałam robić. Nie, zależało, za troczki trzymałaś i kierowałaś na boki. Tak, tak, tak. No. Tak, trochę od ciebie jednak zależało. Opatrz teraz. O, mi ten pan powiedział, że gdybym wiedział, co można zepsuć, on mi nie powie, co można zepsuć w tym skoku, bo wtedy przez przypadek to mogę zepsuć. I on, jak nie będę wiedział, co można zepsuć, co się może nie udać, to jest git. Tutaj jest samolot, którym przed chwilą lecieliśmy. A tam jeszcze jeden spadochron. Gdzie on jest? Gdzieś tam jest, nad namiotem. Szok i niedowierzanie. Hej! Cześć, mama, żyje! Halo! Ale jak wcześniej po prostu głupawkę miałam, to teraz jakieś emocje chyba schodzą, bo zaraz ryczeć będę. Albo wymiotować, jeszcze nie wiem. Ja właśnie nagrywam lądowanie jedno. Boże, ja nie wierzę, że ja tak leciałam przed chwilą, nie ogarniam. Przebraliśmy się, ja właśnie wyszłam spod lodowatego prysznica. A ja muszę wam coś pokazać. Proszę bardzo tu kamerę, zbliżenie. Jest?
trampki? To są trampki z napisem Game Over. One będą sprzedawane na aukcjach potem, bo to są trampki, z których skoczyłem po prostu z samolotu. Game Over napisane humorystycznie. Nie dość, że czarny strój kota, to jeszcze Game Over na trampkę i skoczone. W ogóle trampki polecam najbardziej. Trampki za kostkę polecam do skoku spadochronem. Takie do latania po mieście. Latania po mieście i po niebie. Tak jak już wróciliśmy do normalnego życia, bo potrzebujemy picia. No. I wydychaj się na najbliższą stację, żeby kupić wodę. Wypełnić płyny i kupimy sobie piwko, bo zasłużyliśmy. Zero. Tak, oczywiście, bo dzisiaj cała droga jeszcze przed nami. Pająk! Boże, bardziej się boję go niż tego skoku. Sio, pająk! Szybki przystanek. No i zdrówko za ten skok. Gratulacje. Jestem z ciebie dumna. Tak nagle wsiadł do samochodu i po prostu prowadzi i jak gdyby nigdy nic, przyszedł z tym wszystkim do porządku dziennego. Może tutaj chłopak padł. Tak jak to Superman, tak? A teraz będziemy mieli mały przystanek, bo na trasie akurat mamy tutaj Wieruszów. No i jedziemy odwiedzić moją babcię. A mama akurat jest dzisiaj u babci, także... Podamy na jakąś kawkę. Podzielimy wrażeniami, chociaż my już tak na telefonie wisimy. Ja dodaję relacje teraz na Instagrama i odpowiadamy do wiadomości, dzwonimy i w ogóle. Za 600 metrów. I sami jeszcze. Jak komuś o tym opowiadamy, to dopiero to do nas dociera. Przypominają się jakieś takie urywki z tego, co tu się działo. Jakieś omelet! No to opowiadajcie. Właśnie, opowiadajcie. Totalnie ciemno, ale musicie uwierzyć, że nadal jesteśmy w samochodzie. Już prawie w domu, za jakieś 5 minut będziemy na miejscu. No i tutaj raczej daję czadu za kierownicą. Jakbym dał czadu, to już by zsyła Grażyna. Po dzisiejszej prędkości to chyba nie. Oficjalnie Rafał otrzymuje tytuł Turbo Koksa. Dojechaliśmy do domu, ja przed chwilą skończyłam dodawać relacje na Instagrama, więc trwało to jakieś kilka godzin, tak naprawdę całą drogę. I jesteśmy w domu. A teraz pierwsze co zrobię, to wrzucę pranie w stawie, bo jakbyście chcieli wiedzieć, jak nie smakuje strach, tylko jak pachnie, jak śmierdzi strach, to wystarczyłoby powąchać nasze kombinezony, w których skakaliśmy się gabon. Misiu, jesteś mistrzem. Zombie. Jestem zombie. Dziękuję za oglądanie. Tak, zapraszam do subskrybowania, a mogę już przejść tutaj z tym? Taka łapeczka w górę to chyba się należy, co? Jezu, dupeczka w boksie należy, siadaj mi to. Prawdziwe ekstremalne przeżycie to będzie jutro, jak będzie trzeba stać do pracy. Po tych kładach, po tych skokach w kosmos. Dziękujemy, że byliście z nami. I czekamy na kolejne ciekawe vlogi. Zapraszamy. Nie wiem, co gadam. Dobranoc!